Noc z piątku na sobotę przynieść ma na powrót falę ochłodzenia. Meteorolodzy zgodnie wskazują, że największe spadki temperatury następować będą nocami. Dziś jeszcze spadek, choć odczuwalny, ale będzie stosunkowo łagodny. Możemy się spodziewać, że słupki rtęci zejdą do poziomu 13-15 kresek poniżej zera. Najzimniejsza noc. Ma być z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek. Termometry według prognostyków wskażą nawet minus 20 stopni. W kolejne noce przez cały tydzień będzie mrozić coraz słabiej, ale temperatura nie będzie wyższa niż 10 stopni na minusie. W ciągu nadchodzących dni też mróz nas nieco poszczypie. Powietrze osiągać będzie temperaturę od minus 12 do minus 5, minus 6 stopni Celsjusza. Tym razem współpracować z nami będzie wiatr, który nie będzie należał do silnych, więc odczuwalne temperatury nie będą szczególnie dokuczliwe. Mogą pojawić się niewielkie opady śniegu, ale w suwałkach to żadna sensacja. Można się więc spodziewać, że w najbliższy weekend miłośnicy sanek, biegówek czy innej rekreacji wymagającej obecności białego puchu ponownie wyjdą na świeże powietrze i będą doskonale się bawić. O uwagę prosimy jednak kierowców, którzy przemierzają nie zawsze czarne i suche drogi. Noga z gazu i podwójna doza rozsądku z pewnością nie zaszkodzi.